Muzyczna kartka z kalendarza. 13 kwiecień. Zapraszam. 13 kwietnia 1938 roku w Wilnie urodził się Andrzej Dąbrowski. Piosenkarz, perkusista, kompozytor, dziennikarz, fotografik, a także kierowca rajdowy. Znany jest przede wszystkim jako perkusista jazzowy, ale także nie stronił od muzyki pop. Jego chyba takim największym przebojem jest Do zakochania jeden krok. 13 kwietnia 1946 roku w Denzby w Arkansas urodził się Al Green, właściwie Albert Green. Piosenkarz, przedstawiciel gatunku soul. Szczyt jego popularności przypadł na lata 70. XX wieku. Jest także pastorem zielonoświątkowego kościoła Full Gospel Church, Tabernaculum. W roku 1995 Al Green został wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. 13 kwietnia 1962 roku w Haifie urodził się Hillel Słowak, muzyk pochodzenia izraelskiego, pierwszy gitarzysta zespołu Red Hot Chili Peppers. Zmarł 25 czerwca 1988 roku w wieku 26 lat na skutek przedawkowania narkotyków. Kwietnia 1975 roku w Monachium urodził się Lou Vega, właściwie David Lou Vega. Piosenkarz nominowany do nagrody Grammy. Jego największy przebój to Mambo No. 5. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień 13 kwietnia. Dziękuję i zapraszam na dni następne.